My question, Madam Chairman. No. My question, Madam Chairman. No, tak, to proszę, panie, to się nie. Pani Jasko, czy mogę zobaczyć to pytanie? Pochwalam. Dziękuję. Panie panu. Dziękuję za to słowo. Dziękuję. Proszę Państwa, emocje spokojnie, nie opadną tutaj, bo przecież się nie dobrze tutaj było. Projekt uchwały zarządu. Proszę Państwa, w tym roku mimo usilnych działań niestety... Pani Basiu, bardzo. Mimo tego, jak tamtej kadencji próba była i w tej próbujemy, niestety ten plan niepodległości do tych marszów nie ma szczęścia. Nie jest problem pieniędzy, bo pieniądze już były. To problem polega na tym, że jeśli to chcemy zrobić legalnie, to podejrzewam, że tego nie zrobimy. Legalnie udało się na przykład, legalnie udało się zamontować jasny i inny. Przepraszam. Łapki na placu niepodległości, gdzie to jest linia, to będzie jasne. Ale to rozumiem tak mi było. I bo dlatego, że byłem tam w moim projekcie. No niestety nie mamy projektu, była tylko budeczka. Jakieś ilość takich rozwiązań, no ale niestety nie przyjęto nam po raz drugi, trzeci już z tego przyjęto. Ja też nie mam czasu i podobnie nie mam zlecenia bez kary. W związku z tym, żeby próbować uruchomić te środki, proszę Państwa, też nie mamy, pewności, czy te środki zostaną uruchomione. Ale żeby nie przepadły, próbujemy je przerzucić w następujący sposób. Dofinansowanie remontu dachu przedszkola numer 91 9000 zł i proszę Państwa 3000 zł na malowanie na pewnym przedszkolu 57. Otóż odpowiem, z czego to wynika. Akurat Pani Basia mi tu nie założyła słowo pismo, że projekt, mogę proszę Państwa, przyszło, mam jeszcze kwotę, przyszło pismo, że potrzeba 9000 zł na to, żeby dokończyć remont dachu na ulicy. Dwa podwórki, na ulicy Dekersa, nie na to jest przedszkole numer 91 i proszę bardzo, proszę Państwa, nie zrzucał. I przedszkole numer 91, że jest potrzebne, dofinansowanie remontu tych fajerów. Numer 91, tam bo niestety po, tak jak był radny na odbiorze, problem polega na tym, że nie została zrobiona, bo nie wiem dlaczego została wykreślona malowanie na perii przedszkolu numer 57. Nie wiem, czy się uda, przerzucić, mam nadzieję, że się będzie udało. To jest ja już też dla. No, się uda. Otwieram dyskusję. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały numer 8? Dziękuję. Kto jest przeciw? 13 była na czekanie. Pani Renato. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nigdy. Nie mamy 14 razy do przeciwnego przyjęcia. Przepraszam, ale...